Dzień dobry, jak się pani spało? Nie musi pani mówić. Po weroksinie zawsze śpi się dobrze. O czego pan chce? Tylko pani dobra. Po to tu jestem. To wszystko dla mojego dobra? To jest tylko dla pani bezpieczeństwa. Ale jeśli tylko obieca mi pani, że nic sobie nie zrobi, zdejmę je. Musieliśmy to zrobić. Była pani taka agresywna, taka nieufna. Baliśmy się o panią. Ale teraz... Mogę je wreszcie zdjąć? Proszę. Pani Krysiu, to na nic. To na nic, spokojnie. Klucz jest w moim ręku. No. Pan jest? Proszę pigułki. Nie. Doktor zapisał pigułki. Nie wezmę żadnych pigułek. Doktor zapisał. Niech mu pan powie, żeby je sobie wsadził. Powiem. No, dobrze. A teraz proszę mnie zostawić. Ale najpierw pigułki. Nie. Albo zastrzyk. Nie wezmę żadnych pigułek. Będzie zastrzyk. Proszę się nie ruszać, żeby nie bolało. Proszę księdza, czy Piotr to może? Mama, nic nie może. Gdzie jest Kasia? Kasia jest w saloniku z Halinką. To dobrze. Tylko co my jej teraz powiemy? Może, że pani Krysia wyjechała? Co, tak nagle? Mogła wycieczkę wygrać, albo jakiś spadek, albo... Przestań, dziecku kłamać nie wolno, do tego tak głupio. Mama, ja wiem, że głupio, ale to wszystko dla jej dobra, no. Powiemy jej prawdę. Tylko jaka ona jest? My nawet nie wiemy, gdzie teraz jest jej matka. Dzień dobry. Dobry. Zapomnieli już państwo? To ja, Jan Cieplak, docent. Mąż Krystyny. Krysi nie ma. Tak, wiem. Pan wie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Zbyszek. Moja żona. Moja biedna, chora żona. Znalazła wreszcie odpowiednią opiekę. Gdzie ona jest? Tam, gdzie być powinna. W szpitalu. W szpitalu psychiatrycznym. Matko Boska. No i jak? Jak się pani czuje? Ogólne otępienie. Zaburzenia wzroku. Mdłości. Odczucie zimna. To dobrze. Weroksin działa. Proszę. Proszę mnie rozwiązać.
Nie mogę. Proszę. Jest pani niebezpieczna. Ten atak na pielęgniarza. I agresywna. Wciąż jeszcze agresywna. Zadziwia mnie pani. Skąd tyle siły w tym drobnym, ale zupełnie atrakcyjnym ciele? Chyba będę musiał zwiększyć dawkę. Przecież nie może pan tego zrobić. Nie mogę? Nie. To szpital. Psychiatryczny szpital. A ja tu jestem lekarzem. I mam prawo, a właściwie dla dobra pacjenta nawet obowiązek. Mogę stosować różne środki. Z przymusem bezpośrednim włącznie. Przytrzymanie, przymusowe podawanie leków, unieruchomienie, izolacja. Myśli pani, że 20 mg wystarczy? Boże. On tu pani nie pomoże. Tutaj ja jestem Bogiem. Cukru nie dam, skończył się. Nie szkodzi, ja nie słodzę. I tak bym nie dała. Dam ci, Julisiu. A ja do kawy naplułem. Zbyszek. A co? A co on mi wsypał do kieliszka? A widzę, że nie jestem tu miłym gościem. Tak, to prawda. To przykre. Po tym, co zrobiłem dla Krystyny? Porwał pan Krysię. Zamknął w szpitalu wariatów. To jest dopiero przykre. Proszę, niech ksiądz nie zapomina o poprawności języka. Krystyna została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. Jakim prawem? Zgodnie z artykułem 21, punkt 1-3. O czym pan mówi? Kodeks rodzinno-opiekuńczy. Osoba, która z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać sobie lub innym, może być poddana badaniu psychiatrycznemu. Bez jej zgody. Krystyna jest przecież... Lekarz badający może zarządzić przewiezienie jej do szpitala. Z zastosowaniem przymusu. Krysia jest zdrowa. Proszę księdza. Diagnozę zostawmy fachowcom. A poza tym ja nie przyjechałem tu, żeby dyskutować o mojej żonie. Tak? A po co? Moja córka jest teraz bez opieki. Przyjechałem tu po kasie. My Kasi nie damy. Nie damy jej bez walki. Dajcie spokój, proszę. To chyba księdza przekonało. Co to jest? Bardzo proszę. Mam jeszcze wiele kopii. Co to znaczy? Postanowienie sądu rodzinnego, skazujące Krystynę na przymusowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Ale o Kasi to tam nic nie było. Ja jestem jej ojcem. Mam wezwać policję? Na posterunku jest mój zięć. Poznałem, bardzo miły człowiek. I uczciwy. Dobrze. Idziemy. Zaraz, zaraz, gdzie? Zbyszek. Ale nie chce ksiądz chyba Kasi oddać. Nie. Nie chcę. Ale muszę. Proszę księdza, my damy wsparcie. Zbyszek, to nic nie da. Chcę, żeby za pół godziny wrócił tu z Piotrem. Chcę, żeby własny szwagier założył ci kajdanki. No ale proszę księdza, no jakże to tak? No, przecież ksiądz wie, ksiądz go dobrze zna. To jest zły człowiek. Babciu Józiu, dobry, zły, to jest ojciec. Każde prawo, ludzkie czy boskie, stoi po jego stronie. To pięknie. Pięknie to ksiądz powiedział. Idziemy? Zbyszek. Zbyszek. To niemożliwe. Mamo. Mamo. Mamo, proszę cię, powiedz coś. Przecież ty zawsze wiesz. Ty zawsze wymyślisz coś. Coś mądrego. Proszę cię, powiedz coś! Kurde, flak! Halina!
Gdzie jest Kasia? Kasi nie ma. No i co, Syna i Ducha Świętego? Kasia? Dobrze, już dobrze. Gdzie ona jest? Gdzie jest moja córeczka? Wszystko będzie dobrze. Kasia! Ja tylko oczekuję od pana odpowiednich działań. Natychmiast! Dobrze, dobrze, dobrze. Zaraz zawiadomię wszystkie posterunki. Postaram się zorganizować jakieś poszukiwania. Mówię panu, że to Blaga. To oni porwali moje dziecko. Czy to prawda? To on! Albo ta hołota z plebanii. Nie pana pytałem. Czy to prawda? Nie. A Zbyszek? A Halinka? Ksiądz wie, że oni... Ręczy za nich głową, Piotrze. To wystarczy. Co to znaczy, to wystarczy? Oni zabrali moje dziecko. Trzymają je gdzieś, ukryli je. Słyszał pan? Ksiądz powiedział, że nie. I co z tego? On kłamie, oni wszyscy kłamią. Mówi pan o księdzu, o proboszczu naszej parafii. I co z tego? A to z tego, że ksiądz nie kłamie. Piotrze. Nigdy! Zobaczymy jeszcze. Odpowiecie mi za to. Za wszystko odpowiecie. Obaj. Przykro mi, Piotrze. Mnie również. Przepraszam, trochę się uniosłem. Nie będzie mi to jakiś przybłęda nazywał rodzinie Hołotą. Dziękuję. Proszę bardzo. To moja, że lepiej trochę podzwonię. Chyba, że... Jeśli ksiądz wie coś na temat Kasi. Kasia naprawdę zaginęła. Nikt z nas nie wie, gdzie ona jest. Już nie mogę. Jeszcze chwilkę, to już niedaleko. Spać mi się chce. To możemy zaśpiewać. To pomoże? No wiesz, jak się śpiewa, to się nie śpi. Tylko żeby nie było. Dobrze, nie będzie smutne, to dla dzieci. Gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Trzeba iść do łazienki. Po co? Umyć się. Włosy umyć. Wyglądać dobrze. Po co? Gość przyjdzie. Kto? Sędzia. Jaki sędzia? Z sądu, jak zawsze. Spotkać się. Sędzia do mnie? Porozmawiać. Zrozumieć musi. Kiedy? Niedługo. Gość ważny. Wygląd też. Trzeba do łazienki.